proszę Państwa, wznawiamy obrady. Troszkę nam się sala przerzedziła w przerwie, ale na sali jest 12 radnych, także prawomocnie możemy podejmować uchwały. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do analizy projektu na druku numer 13. Dotyczy to znowu 200 tysięcy, jest już i 13 radny, także nie jest źle. Dotyczy to dzielnicy numer 4, pani radna z dzielnicy numer 4. Pani radna Łanowy, pani radna Łanowy, bardzo proszę. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu. No tak się składa, że jestem w zarządzie dzielnicy numer 4 i chciałam tylko państwu powiedzieć, że ulica Sowińskiego zdobyła w tamtym roku 4. miejsce, jeśli chodzi o budżet obywatelski. O głos nam się nie udało. Zostało tam zebrane ponad 600 głosów. I jest to taka ulica łącząca po prostu osiedle z jednej od ulicy Traugutta aż do ulicy Siemieńskiego, która dobiega też do przedszkola. Także ustalone to zostało jednogłośnie w dzielnicy i bardzo proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi odnośnie tego projektu? Rozumiem, że w imieniu dzielnicy pani radna się wypowiedziała, inni radni nie mają do tego żadnych uwag, możemy głosować. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały według projektu na druku numer 13, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 13 głosami, bez sprzeciwu, bez głosu wstrzymujących się, czyli jednomyślnie rada przyjęła uchwałę. Na druku numer 14 mamy projekt uchwały podobny jak poprzednie, dotyczący tym razem dzielnicy numer 5. I tutaj pan radny również z tej dzielnicy, pan radny Jacek Majan Hołop, pragnie zabrać głos. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu. Chciałbym wnieść wniosek o zmianę paragrafu punktu drugiego w paragrafie 900, paragrafie 950, tak? Tak, dobrze. Paragrafie drugim. Pierwsze pozostawić, modernizacja ulica Wyspiańskiego na kwotę 110 tysięcy. I w tym paragrafie, i później punkt trzeci, zmienić remont dróg i chodników w dzielnicy numer 5 w kwotę 90 tysięcy, zastąpić słowami: Aleja Kasztanowa położona na działce numer 1693/71, 1693/45, modernizacja chodnika wraz z zabezpieczeniem słupkami drogowymi oraz ulica Boczna Księdza Jakuba Makary 1, 80 tysięcy, tak? Położona na działce numer 1704/16, 1704/14, 1704/3, 1704/3, wymiana nawierzchni drogi wraz z remontem studzienki odpływowej. Uzasadniając to, tutaj około 10 tysięcy złotych pozostanie. Czyli cała kwota modernizacja Wyspiańskiego była 110, 80 tysięcy pozycja druga i pozycja trzecia 10 tysięcy, co uzgodnione zostało tutaj z panem dyrektorem Młynarskim i pan wiceprzewodniczący, wiceburmistrz Pirożek wyraził też zgodę na to, także prosiłbym państwa o przegłosowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To znaczy ja rozumiem, że tutaj jeśli chodzi o techniczne dopracowanie tej zmiany, to zostawimy to, bo tam chyba troszkę inaczej trzeba to sformułować, bo pan radny zacytował punkty z odwrotu kartki. Natomiast tak na moje wyczucie to trzeba będzie najpierw zacząć od remont chodnika i tak dalej, więc ale to już pan dyrektor wydziału przeregulowuje. Nie chodzi o remont, modernizacja. Modernizacja, sorry. Rozumiem. Tylko chodzi o to, że już to precyzyjnie redakcję tego punktu zostawiam panu dyrektorowi Młynarskiemu. Bardzo proszę, jeśli rada przyjmie ten wniosek, to bezpośrednio po sesji proszę w biurze rady to na stosowny projekt nanieść.
Tak? Innych głosów nie ma, czyli możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za propozycją pana radnego Jacka Mariana Chłowa, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jednomyślnie Rada przyjęła tą propozycję zmiany w tekście uchwały nr 14. I teraz możemy głosować cały tekst uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały wraz z naniesioną poprawką, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Rada jednomyślnie w obecności 13 radnych. Przepraszam bardzo, pan radny Pieszko, nie zauważyłem wejścia. Bardzo przepraszam. 14 radnych. Czyli jednomyślnie 14 została przyjęta. 15. Dotyczy tym razem dzielnicy numer 6. Czy są jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Pan radny z tej dzielnicy. Nie, pan radny Kornel, bardzo proszę. Ja chciałem zapytać, w którym miejscu ma być ten planowany parking, bo nie wiem. No to piszę przy bloku skarbowskiego, czy to jest niejednoznaczne, bo ja... Bardzo proszę, pan dyrektor Młynarski. Tak jak w nazwie, przy bloku numer 20, by musiał działkę wydrukować, żeby tam określić tą własność gminy miejskiej Jarosław. Na działce miejskiej. Na działce miejskiej. Znaczy nie, jeżeli dobrze kojarzę, to ma być to od strony tych wolnych terenów, czyli od strony JKS-u, o może tak. Bo tutaj jest działka, która jest naszą własnością i zrobienie tego parkingu no, da nowe miejsca parkingowe, a jest to działka, która nie może być zabudowana nic, czyli idealnie może służyć jako parking. Jeszcze pan radny chce się dopytać, bardzo proszę. Jaki będzie ogólny koszt budowy tego parkingu i na ile samochodów będzie przeznaczony? Rozumiem, że to jest 70 tysięcy na pierwszy etap, na zrobienie jakiegoś projektu, wybranie się na miejsce i to tyle pieniędzy wystarczy. Przecież parkingu nikt nie zrobi za 70 tysięcy. To znaczy częściowo tak, bo 70 tysięcy licząc 150 zł średnio za ten metr kwadratowy, jeśli chodzi o tą kostkę 8 i podbudowę, może być 160, tak licząc, przyjmując plus krawężniki. Czyli wyjdzie około 300 metrów kwadratowych. Czy rozumiem, że informacje, o które prosił pan radny, zostały udzielone? Czy jest jeszcze ktoś z Państwa zechce zabrać głos? Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały według przedstawionego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Druk numer 16. Uchwała dotyczy dzielnicy numer 7. Bardzo proszę, czy jakieś uwagi odnośnie tego projektu? Nie widzę chętnych. Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały do przedstawionego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Na druku numer... Bardzo proszę o uwagę. Proszę Państwa, jeszcze chwileczkę skupienia, już pójdziemy do domu, ale jeszcze chwileczkę. Na druku numer 17 mamy projekt uchwały, który jest konsekwencją przyjęcia uchwały numer 16, bo jak wiadomo ulica Batalionów Chłopskich jest powiatowa, więc możemy ją zrobić wyłącznie za pośrednictwem powiatu. W związku z tym projekt na druku numer 17. Rozumiem, że uwag nie ma, no bo jest to konsekwencja uchwały numer 16. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały do przedstawionego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała przyjęta jednomyślnie. Na druku numer 18 mamy ten dodatkowy projekt wprowadzony dzisiaj przez pana burmistrza. Bardzo proszę, kto z Państwa zechce zabrać głos, udzielę głosu.
Bardzo proszę. Pan radny Mariusz Walter. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Mam takie pytanie, ponieważ część projektu uchwały dodatkowego przedłożonego nam dzisiaj na stoły o numerze roboczym 18 to jest modernizacja hotelu Turkus, czyli to jest uchwała, która była na poprzedniej sesji w dniu 16 i dzisiaj wróciła. Więc takie pytanie do pana przewodniczącego, do pana burmistrza jako wnioskodawcy. Jakie istotne zmiany zaszły odnośnie tego punktu modernizacja hotelu przez te, powiedzmy na skróty, 2 tygodnie? I jeszcze mam pytanie do pani przewodniczącej Komisji Kultury i Sportu, ponieważ radni otrzymali pisma o tworzeniu jakiejś nadkomisji, powiedzmy w cudzysłowie, superkomisji, w której będą wybrani delegowani radni oraz inne osoby z innych instytucji, które będą się zajmowały inwestycjami i również jest tam wspomniana modernizacja, więc nie wiem, czy mamy się wstrzymać z głosowaniem tej modernizacji do wyboru tej komisji nowej, czy mamy to dzisiaj głosować. Dziękuję. Pan radny Piotr Kozak się zgłasza do odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Ja takie w kwestii technicznej, czy kwoty w tej uchwale się zgadzają? Tak, tak, panie radny, bo tam jest paragraf 60-50. To jest 110 z przeznaczeniem na. Jest jak gdyby te 110 tysięcy są dwa zadania inwestycyjne wskazane, 95 i 15 plus te 25, które są w paragrafie 42-70. Łącznie jest to kwota 135 tysięcy. Tylko jest to rozbite tutaj. Jest. No jest zapisane oddzielnie, panie radny. 42-70 zakup usług remontowych i potem paragraf 60-50 wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na i jest dokładnie wpisane co. Ja odpowiem jeszcze jak mogę przy okazji panu radnemu Walterowi, że od tych ostatnich 2 tygodni zmieniło się to, że właśnie państwo radni mówiliście i wy, jak gdyby wychodziliście z wnioskami takimi, że jednak na tym ostatnim głosowaniu nie do końca wszyscy mieli pełną wiedzę, nie do końca wszyscy byli zdecydowani i że jednak te działania, które są potrzebne w hotelu, no i jednak należałoby zrobić. Pojawiły się inne kwestie, bo w międzyczasie przez te 2 tygodnie wyszła kwestia właśnie zakupu mat do treningów. Chodziło też, żeby przygotować te maty na najbliższe rozgrywki, które będziemy mogli realizować na terenie hali sportowej, ale do tego musimy przygotować oczywiście część parkietu, czyli po to jest właśnie zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont części parkietu, żeby można było jak gdyby te maty w odpowiedni sposób tam ułożyć. I to są wszystko te działania, które są potrzebne jak gdyby w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Dziękuję bardzo. Mogę zapytać tylko o jakie rozgrywki tutaj chodzi? No tutaj chodzi o szerokie rozgrywki, bo tutaj mówimy z przeznaczeniem na jak gdyby remont parkietu przede wszystkim pod względem piłki ręcznej, siatkarek ręcznych, nie siatkarek ręcznych, piłki ręczne, bo to nie siatkarki. I koszykówka i tak samo z przeznaczeniem na tenis stołowy i z przeznaczeniem jeszcze na judo, jeżeli dobrze pamiętam. Chodzi tutaj o to ogólnie o różne dyscypliny sportu, żeby część parkietu no, musi być jak gdyby od nowa przecyklinowana, podmalowana, tam jakieś specjalne pianki pod te materace też muszą być zakupione. Natomiast w głównej mierze chodziło o hotel, jeżeli chodzi o hotel i była taka informacja, nie wiem, może nie będzie za późno, że dwie grupy rozgrywkowe mogło ten hotel w tym roku jeszcze w sezonie letnim wypełnić. Nie wiem, czy będziemy w stanie jeszcze to naprawić, ale też chodzi o dalsze rozgrywki, o ściąganie właśnie dużych ilości sportowców na zdarzenia takie duże ogólnopolskie i międzynarodowe.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pani radna Ładowy, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu. Tak, dostałam pismo od pana dyrektora Mosiru, pana Pajdy. Dostali to pismo wszyscy członkowie Komisji Kultury. Pan Pajda, dyrektor, zwraca się o utworzenie zespołu roboczego złożonego i tu macie państwo wypisane. Celem tego zespołu pan dyrektor proponuje, aby było wypracowanie na rok 2017 budżetu, żebyśmy wspólnie wypracowali, co jest potrzebne w Mosirze. Uznałam, że w tej chwili, mamy dzisiaj ostatnią sesję, nie będziemy powoływać, bo pan się zwraca, ażeby powołać trzech radnych do tego zespołu. Uznałam, że zrobimy to koniec sierpnia na następnej sesji, bo to pismo dotyczy prac na 2017 rok, bo te potrzeby, o które w tej chwili wystąpił pan dyrektor, to te 90 tysięcy to jest za mało na Mosir i chce z nami rozmawiać, co jeszcze chce zrobić i żebyśmy my w tym uczestniczyli. Czy państwo będą chcieli uczestniczyć w takim zespole, czy nie? Bo ja uważam, że my radni na komisjach wypracowujemy, ale się nad tym zastanowimy końcem sierpnia. Dziękuję. No myślę, że faktycznie sprawa jest na posiedzenie Komisji Kultury i Sportu już przed następną sesją, mam nadzieję powakacyjną. Jeszcze raz, tak? Drugi raz, pan radny. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, pani przewodnicząca komisji, pani Bożeno, to się zastanawiam nad sensem funkcjonowania komisji. Może rozwiążmy komisję i powołajmy trzyosobowy zespół do współpracy. Ale ja myślę, że to już państwo będziecie rozstrzygać po wakacjach. Tak jest, zgadzam się. Proszę państwa, ponieważ do projektu uchwały nikt nie zgłosił żadnych uwag, głosujemy projekt uchwały tak, jak został przedstawiony. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały do przedstawionego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jeden wstrzymujący się. 13 głosami za. Bez sprzeciwu, przy jednym wstrzymującym się uchwała została przyjęta i wprowadziłem, proszę państwa, do porządku obrad, ponieważ jest to zatytułowane apel radnych Rady Miasta, jest to, autorem jest jeden konkretny radny, ale tytuł jest apel radnych, więc myślę, że jeśli ma być to apel radnych, to Rada powinna jako całość to przyjąć. Przypomnę, że chodzi o apel, autorem jest pan radny Mariusz Walter, o niepobieranie opłat w strefach parkowania na terenie miasta Jarosławia zarządzanych przez miasto w soboty oraz dni wolne od pracy, czyli niedzielę i święta. Ilu radnych popiera? Chwileczkę, pan radny wyjaśni apel, bo był autorem. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pod apelem podpisało się 5 radnych. Właśnie dziękuję panu przewodniczącemu i panu burmistrzowi za dopuszczenie tej możliwości debaty nad tym punktem. Proszę państwa, jest już w skali kraju kilka wyroków sądów i samorządy na szybko zmieniają uchwały w sprawie poboru opłat w strefach parkowania. Dlatego uważam, że ten apel jest jak najbardziej zasadny i proszę państwa o poparcie tego apelu, jeżeli państwo uznacie to za stosowne. Myślę, że możemy go nawet przegłosować. Uważam, że to jest jak najbardziej zasadne, skoro samorządy już zmieniają uchwały i Najwyższy Sąd Administracyjny uznał, że pobieranie opłat jest bezzasadne. Dlatego uważam, że nie powinniśmy tego robić. I apeluję do pana burmistrza. Ja tu nie oceniam, czy są pobierane, czy nie są, ale ponieważ mamy w mieście, przepraszam, strefy płatnego parkowania, dlatego apeluję i zwróciłem się z takim apelem do państwa o przyjęcie tego apelu. Uprzejmie proszę państwa radnych o przyjęcie i skierowanie go do pana burmistrza. Dziękuję. Proszę państwa, znaczy jeszcze, bo tutaj słyszę głosy, a powiem szczerze, że ja sam nie jeżdżę, no nie mam samochodu, więc nie jestem zupełnie w tematyce. Chwileczkę, czy w Jarosławiu są pobierane opłaty w sobotę i niedzielę? Z tytułu parkowania? W niedzielę nie, natomiast w soboty tylko do godziny chyba 16, jeżeli dobrze pamiętam. Ale czy apel jednak jest w jakimś tam części zasadny? Dobrze, bardzo. Ja myślę, że już nie ma sensu prowadzić w tej sprawie polemiki. Kto się zgadza z panem radnym Walterem, podniesie rękę za, kto nie. Rada z większością decyduje, czy podpisuje się pod tym apelem, czy nie. Kto z państwa jest za przyjęciem tego apelu, proszę podnieść rękę. 10 głosów za. Kto jest przeciw? 2 głosy przeciw. Kto wstrzymał się od głosu?
dwa głosy wstrzymujące, tak? Czyli zgadza się 14, więc z większością głosów Rada przyjęła apel pana radnego Mariusza Waltera do pana burmistrza o zaniechanie poboru opłat w soboty, rozumiem, bo w niedzielę nie są. Dziękuję bardzo, ponieważ jest to ostatnia nasza już decyzja podjęta na tej sesji. Innych punktów porządnych obrad nie przewiduję. Życzę państwu miłego wypoczynku i mam nadzieję, że spotkamy się zdrowi po wakacjach. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz jeszcze, bardzo proszę. Szanowni państwo, ja jeszcze na koniec chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie państwa zaprosić, ponieważ mamy Dni Jarosławia, Dni Miasta. I jutro dni zaczynają się oczywiście maraton, znaczy nie maraton, tylko bieg na orientację juniorów. Jest to bieg międzynarodowy, ale przez dwa kolejne dni mamy tutaj, całe dni są wypełnione atrakcjami i oczywiście o godzinie 19 w sobotę także państwa bardzo serdecznie zapraszam tutaj na salę narad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady sesji.